We współczesnym świecie zróżnicowanym cywilizacyjnie i kulturowo pytanie o religię, jej charakter i znaczenie dla indywidualnego i społecznego życia człowieka staje się coraz bardziej doniosłe. Pytanie to jest trudne. I to nie tylko z racji wieloaspektowości faktu religii, ale również z powodu wielości religii, ich określonego samorozumienia oraz ze względu na relacje religii, mającej charakter objawiony, do wszystkich innych religii. W odpowiedzi na pytanie, czym jest religia, pomocne są badania religiologiczne w aspekcie historycznym i fenomenologicznym, dalej analizy socjologiczne i psychologiczne, wreszcie wyjaśnienia będące owocem refleksji filozoficznej. W wystąpieniu tym nie będzie chodziło o zarysowanie tych wszystkich wątków, ale jedynie o filozoficzną odpowiedź na pytanie, czym jest religia. Odpowiedź ta nie będzie polegała na zreferowaniu różnych filozoficznych koncepcji religii. Można sięgnąć do podręczników. Tylko na próbie sformułowania i uzasadnienia nowego filozoficznego określenia religii w oparciu o metafizyczne założenia filozofii realistycznej. W nurcie tak uprawianej filozofii religię definiuje się jako osobową relację człowieka do Boga. W ten sposób określa religię siostra profesor Zdybicka i tutaj daje filozoficzne uzasadnienie. Rozbudowując to określenie religii, stawia się w tym referacie tezę, iż religia jest przyjęciem przez człowieka skierowanej do niego osobowej inicjatywy Boga. Nie jest to samo, co mówi siostra Zdybicka, że to jest relacja, co była relacja człowieka do Boga, ale są tutaj pewne szczególne momenty zaakcentowane. Mianowicie z jednej strony ta inicjatywa Boga, z drugiej strony przyjęcie przez człowieka. Teza ta jest owocem refleksji filozoficznej. Jest to teza a priori. Dlatego też w wykładzie tym najpierw zostanie ukazane filozoficzne dojście do takiego określenia religii, następnie jego zastosowanie do rozumienia religii objawionej, a w końcu jego znaczenie dla dialogu międzyreligijnego. Punkt pierwszy. Określenie religii. Człowiek, będąc bytem osobowym, jest zdolny do intelektualnego poznania i w oparciu o nie dowolnego postępowania. Poznając istniejącą rzeczywistość, człowiek uświadamia sobie rozumność tego aktu i dochodzi do poznania siebie, ja, jako istniejącego podmiotu, będącego źródłem stałego i rozumnie określonego działania. Mieliśmy o tym mowę w poprzednich wykładach. Oznacza to, iż człowiek rozpoznaje, że jako podmiot od strony swej psychofizycznej natury jest początkiem wszelkich treściowych aktów, tak zwanych actus homini. Od strony zaś moralnej jest początkiem wyłonionych świadomie osobowych aktów poznania i dobrowolnego działania. Akty te się określa mianem actus humanus. Z drugiej strony człowiek rozpoznaje, że nie jest początkiem sam dla siebie, że nie ma w sobie, jako podmiocie, początku swego zaistnienia. To rozpoznanie skłania człowieka do szukania swego bytowego początku
w bycie transcendentnym wobec Niego. Szukając tego początku, człowiek szuka tym samym bytowego początku całej rzeczywistości. Dzieje filozoficznych dociekań i religijnych przekonań pokazują, jak trudne i nieoczywiste jest poznawcze uchwycenie tego początku. Tu możemy patrzeć już u pierwszych filozofów, sokratyków, jak to szukanie tego początku, arche, jak wyglądało, i przez całą tutaj historię filozofii moglibyśmy przejść. Trudność ta może prowadzić człowieka do wątpienia w możliwość tego typu poznania. To też była o tym mowa, prawda, przy prezentacji naturalistycznych koncepcji osoby, gdzie się tylko tutaj koncentruje na tym wymiarze nauk szczegółowych, gdzie tutaj możemy dojść do jakiegoś pewnego, sprawdzalnego empirycznie poznania, już nie wierząc w to, że możemy mieć jakieś poznanie filozoficzne. Ponieważ jednak człowiek rozpoznaje, iż nie ma początku swego zaistnienia w sobie, jak również, że różne byty nie mają początku zaistnienia w swej określonej istocie, w związku z tym możliwym, a zarazem koniecznym wydaje się sformułowanie przez człowieka stwierdzenia, iż musi istnieć bytowy początek wszystkiego, co posiada istnienie. I dalej, iż początek ten musi być ostatecznie bytem koniecznym, czyli takim, którego istotą jest istnienie. Byt ten najczęściej człowiek nazywa Bogiem. Oczywiście, proszę Państwa, związane to jest z pewną koncepcją bytu. W zależności od tego, jak byt będziemy rozumieli, tak również będziemy rozumieli ostatecznie Boga. Jeśli dajmy na to, dla Arystotelesa byt był bytem dzięki temu, że go określała forma substancjalna jako ten pierwszy akt bytu, to Bóg był ostatecznie aktem pierwszym, najdoskonalszym, czystym aktem, czystą formą. Jeśli dla Augustyna, który idzie za Platonem, byt jest bytem poprzez to, że jest stały, niezmienny, to Bóg będzie dla niego definiowany poprzez to, że jest stały i niezmienny. Cała ta rzeczywistość, w której żyjemy, ona jest zmienna, a Bóg jest właśnie tą rzeczywistością niezmienną. Więc w zależności od tego, jakie mamy rozumienie bytu, będziemy mieli również to, dzięki czemu byt jest bytem, to absolut będzie właśnie tak rozumiany. Jako to, co decyduje o bytowości. Jeśli pojmiemy rzeczywistość na sposób monistyczny, no to wtedy mamy sprawę rozwiązaną, bo wszystko jest wtedy czymś jednym. I tutaj w historii filozofii mamy różne przykłady różnych monizmów. Czy to będzie myśl, tak jak u Parmenidesa, stała, niezmienna, czy jak u Hegla, dialektycznie się rozwijająca, czy to będzie substancja, jak u Spinozy, czy to będzie różnego rodzaju materializm w postaci takiej, jak na przykład zaproponowali to atomiści już w starożytności, gdzie mamy materialną naturę rzeczy, czy jak to proponował w średniowieczu Dawid z Diną, który sprowadzał całą rzeczywistość do materii pierwszej, czy będzie to materializm w wydaniu marksistowskim. Będziemy mieli różnego rodzaju monizm. Czy też to będzie pewien monizm w postaci pewnego logosu, jak u stoików, czy u Heraklita, prawda? Też jest ten logos wyakcentowany. Czy też w postaci pewnego tutaj emanacyjnie rozwijającego się pewnej prajedni, która z siebie emanuje całą rzeczywistość, jak u Plotyny. Więc w zależności od tego, jak będziemy rozumieć filozoficznie byt,
Tak, ostatecznie będziemy mieli, takie będziemy mieli ostateczne rozumienie tego bytu pierwszego, absolutnego. I odwrotnie, jeśli nie dojdziemy do jakiegoś rozumienia bytu, nie będzie możliwość, nie będzie dla nas, stwierdzimy, że nie jest możliwe poznanie tej rzeczywistości, to tak samo i nie dojdziemy do poznania istnienia tego bytu pierwszego. I to jest ta cała tradycja, powiedzmy, pokantowska, gdzie nie mamy już dojścia do poznania rzeczy samych w sobie i tym samym nie możemy na gruncie poznania teoretycznego dojść do poznania istnienia bytu pierwszego. Bo w związku z tym Bóg pozostaje tylko ideą, która jest postulowana, jest pewną kategorią podmiotu. W związku z tym w tej tradycji już pokantowskiej nie będzie się pytało o istnienie Boga, tylko o istnienie idei Boga. Nie będzie się pytało o to i tym samym będzie się pytało o istnienie idei religii. Skąd to się wzięło, że człowiek jest religijny? Skąd on ma ideę Boga w sobie? Wtedy się będzie na różny sposób tłumaczyć, prawda? Ostatecznie, że jest to jakoś wytworem ludzkim. Czy to na sposób feuerbachowski, że to człowiek sam wytworzył taką ideę, czy będzie się to tłumaczyć w ten sposób psychoanalitycznie, że tak jak Freud, że jest to ostatecznie jakoś brakiem dojrzałości człowieka, czy jak Nietzsche, że to jest wyrazem niewolniczej mentalności, czy prawda, jeszcze w jakiś inny sposób, jak marksiści, że jest to spowodowane pewną alienacją społeczną. A więc proszę zauważyć pewne przesunięcie. Nie szukamy już poznania poprzez rzeczywistość, zanegowana jest możliwość metafizycznego wyjaśnienia rzeczywistości. Nie dochodzimy również do filozoficznego poznania tego, co wyjaśnia, tłumaczy całą tę rzeczywistość, czyli Boga. Pozostajemy tylko wtedy w tłumaczeniu, dlaczego w sobie mamy ideę Boga. Jeśli przyjmiemy za świętym Tomaszem, że byt jest bytem dzięki temu, że istnieje, to byt, którego istotą jest istnienie, będzie pełnią bytu. Jeśli poprzez to istnienie byt jest bytem, no to jeśli tylko w nim jest to, no to jest pełnia bytu. W związku z tym Bóg jest pełnią bytu. W tym rozumieniu metafizycznym bytu, jaki nam tutaj proponuje święty Tomasz. Pochodność bytów posiadających istnienie od bytu będącego istnieniem nazywa się stworzeniem. Z tej koncepcji bytu od razu nam się pojawi tutaj konieczność przyjęcia właśnie takiego wytłumaczenia całej rzeczywistości, pochodności od tego bytu pierwszego, że to nazwiemy właśnie istnieniem. Nie emanacją, nie będzie to panteizm, bo mamy tutaj pluralizm bytowy, a nie tylko jeden byt, ale właśnie pochodność od strony istnienia, więc tutaj to nazywamy tą pochodność stworzeniem. Pochodność ta, dotycząc określonych aktów istnienia poszczególnych bytów, obejmuje tym samym ich istotowe treści. A więc wszystko pochodzi od tego bytu pierwszego. Nie tylko tutaj formy gatunkowe, jak to było u Averroesa, ale całość bytu, jego forma i materia, prawda? To wszystko, co tworzy jego substancjalność, jest pochodne od tego bytu pierwszego. Z tego względu pochodność ta nazywa się stworzeniem z niczego, creatio ex nihilo. Oznacza to, iż Bóg jest ostatecznym początkiem wszystkiego, co istnieje. Jeśli przyjmiemy taką koncepcję bytu, że byt jest bytem dzięki temu, że istnieje, to dojdziemy do takich konsekwencji, że wszystko jest zależne w tym bytowaniu od tego bytu pierwszego. Skoro człowiek początek swego zaistnienia ma w Bogu, to również w nim musi mieć źródło swego istotowego określenia i rację swego ostatecznego spełnienia. Inaczej mówiąc, istotowa tożsamość człowieka i innych bytów jest następstwem stwórczego działania Boga.
A ponieważ istota człowieka i analogicznie istota innych bytów jest intelektualnie poznawalna, to wskazuje to na inteligibilny charakter bytów, czyli na ich związek z intelektem bytu będącego racją ich zaistnienia. To, że człowiek jest człowiekiem, że ma taką, a nie inną naturę, skoro jego istnienie nie jest funkcją jego istoty, tego, że jest człowiekiem, tylko pochodzi od bytu pierwszego, w związku z tym również i określenie tego, że ma taką, a nie inną naturę, pochodzi od bytu pierwszego. I to jest związane z jego, z tym intelektem bytu boskiego. Ta zależność od bytów, od intelektu, od którego pochodzą te byty wytworzone, możemy tutaj sobie unaocznić poprzez to, że mamy do czynienia z czymś takim jak prawa jeśli ktoś opublikuje książkę, prawda, albo ma albo coś wytworzył, więc są to, jest to zagwarantowane pewnymi prawami autorskimi. I tego można dochodzić w sądzie. To nie jest tak, że ktoś napisał, prawda, ktoś może sobie przywłaszczyć ten tekst. Tak? Jest to pochodne od jakiegoś intelektu. Czyli jest, tutaj mamy do czynienia z pewną prawdą ontyczną, że jest zgodność tej rzeczy z intelektem twórcy. I tego można dochodzić właśnie w sądzie. Student, który napisze w pracę dyplomową w ten sposób, że przepisze czyjąś książkę, albo pozbiera z internetu szereg różnych tekstów i poskleja to, może nie zaliczyć studiów. To jest związane z tym, że jest pewna tutaj konieczna relacja tych bytów określonych, tutaj konkretnego jakiegoś wytworu, od sprawcy tego wytworu. I tak samo jest analogicznie w całej rzeczywistości. To, że rzeczy są tym, czym są, są one określone właśnie dzięki temu bytowi pierwszemu, który musi sam być w związku z tym samym intelektem, samą rozumnością, skoro one, te byty są czytelne w poznaniu, poznawalne. W związku z tym można powiedzieć, iż rozumna natura człowieka jest następstwem stwórczego poznania Boga, który będąc pełnią bytu jest tym samym najdoskonalszym intelektem. Jego istot, skoro jego istotą jest istnienie i sam w związku z tym jest pełnią bytu, to jest również i samym intelektem, samą rozumnością. To jest ta konsekwencja takiego rozumienia tutaj bytu. Człowiek, jak i inne byty, nie mając początku swego zaistnienia w sobie, nie są w związku z tym bytami koniecznymi. Znaczy to, iż zaistnienie człowieka i innych bytów jest następstwem stwórczego, wolnego aktu chcenia bytu koniecznego, czyli Boga. Więc to jest to, co my nazywamy przygodnością, prawda? Że człowiek nie jest, inne byty nie istnieją z konieczności. Jeśli istnieją, to dlaczego? Dlatego, że ktoś, właśnie ten byt pierwszy, od którego zależą w istnieniu, chciał, żeby to te byty zaistniały. Ten akt chcenia Boga jest niczym innym jak aktem miłości, który ujawnia go jako samo dobro, będące racją wszelkiej doskonałości, a więc i racją zaistnienia i ostatecznego spełnienia bytów, w ten sposób szczególny bytów mających naturę rozumu. Jeśli intelektualne akty poznania oraz akty wolnego działania, chcenia są wyrazem osobowego bytu ludzkiego, to należy powiedzieć, iż analogicznie stwórcze poznanie i chcenie Boga ujawnia jego osobowe bytowanie. A ponieważ słowo inicjatywa znaczy zapoczątkowanie czegoś
co przejawia się w określonym działaniu. W związku z tym słowo to można użyć na oznaczenie stwórczego działania Boga, będącego początkiem zaistnienia człowieka i wszelkich innych bytów. Zaistnienie zatem człowieka i innych bytów oraz określenie ich natury nakierowanej na właściwe im dobro byłoby następstwem osobowej inicjatywy, czyli stwórczego poznania i chcenia Boga, będącego ich bytowym początkiem. A więc doszliśmy tutaj do tego, co mieliśmy w tej definicji na początku podanej, że osobowej inicjatywy Boga. Tutaj żeśmy pokazali, że dochodzimy do odczytania tego, iż tą inicjatywą możemy, ponieważ w tej inicjatywie mamy dwa elementy, początek i działanie. I ten byt pierwszy jest początkiem i jego działanie jest twórcze poznanie, chcenie. I do tego dochodzimy, chcąc wyjaśnić rzeczywistość w jej bytowaniu. Do tego musimy dojść. Więc w ten sposób ja tutaj jednym słowem określam te trzy rzeczy. Początek i działanie to dwojakie działanie. Poznawcze, stwórcze poznanie i chcenie Boga. Człowiek, rozpoznając tę osobową inicjatywę Boga, odkrywa, iż jest ona, ustanawiając go w bytowaniu, skierowana ku niemu jako bytowi osobowemu. W związku z tym człowiek może przyjąć tę inicjatywę tylko na sposób osobowy, a więc swoim rozumnym i wolnym aktem. A zatem przyjęcie tej inicjatywy polega najpierw na jej poznaniu. O czym żeśmy teraz mówili, prawda? Ale teraz, żeby to z powrotem nazwać. A ponieważ, jak powiedziano, poznanie to jest trudne, dlatego też można tutaj upatrywać przyczyny różnych wyjaśnień bytu ludzkiego i całej rzeczywistości, a co za tym idzie wielości różnych religii. Tutaj właśnie stawiam taką tezę, że wielość religii ma tutaj swoją rację. Dalej, przyjęcie tej inicjatywy przez człowieka wyraża się w uznaniu poznanej prawdy o niej za swe przekonanie, co prowadzi go do osobowej odpowiedzi w postaci świadomego i dobrowolnego zwrócenia się ku Bogu, a więc w moralnym akcie, aby oddać mu cześć słowem, czyli aktem rozumu, i miłością, czyli aktem woli. Tego zewnętrznym wyrazem są jakieś określone znaki, symbole oraz odpowiednie postawy, kult i rytuały. Tego typu przyjęcie przez człowieka skierowanej ku niemu osobowej inicjatywy Boga określa się tutaj mianem religii. Więc proszę zauważyć, w tym przyjęciu mamy kilka takich aspektów. Rozpoznanie tej inicjatywy, osobowej inicjatywy Boga, ale więc to wszystko, co wcześniej mówiłem. Oczywiście to rozpoznanie może być różne. Czasem może być stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak Bóg. Wtedy będziemy mieli uzasadnienie, to znaczy tak będą uzasadniać ateiści. W związku z tym nie dochodzą do jakiegoś tutaj przekonania, że istnieje Bóg. Będą uzasadniać, że jest tutaj możliwa też postawa ateizmu. Choć od strony teoretycznej jest to trudne do otrzymania. A więc mamy to rozpoznanie, dalej uznanie za przekonanie tego, co się rozpoznało. Bo można coś poznać, rozpoznać, ale tak jak różne wiadomości czytamy w gazecie, pozostawić albo w encyklopedii, tak, zaznajomiliśmy się, ale nie czynimy tego swoim przekonaniem. Jako miary dla swojego działania. I dalej to przyjęcie będzie wpisana odpowiedź moralna. Czyli zwrócenie się ku Bogu w akcie moralnym poprzez swój
tutaj konkretny akt rozumu i woli. Punkt drugi. Religia objawiona. Metafizyczne wyjaśnianie bytów posiadających istnienie prowadzi do pośredniego poznania istnienia ich przyczyn sprawczej, wzorczej i celowej, którymi jest jeden i ten sam byt, zwany Bogiem, który będąc samym istnieniem, jest tym samym pełnią bytu. Skoro istnieje jeden Bóg, to jedno może być jego objawienie się człowiekowi, prowadzącego ostatecznie do pełnego zjednoczenia z nim przez miłość i bezpośrednie poznanie. Czyli nie może być innego objawienia, ponieważ Bóg jest jeden w sobie. Czyli nie może dać się poznać inaczej niż nim jest. Tylko jedno objawienie jakoś może być możliwe. Z racji tego, że jest jeden Bóg. Ono oczywiście może być osiągnięte w czasie, mieć swoje etapy, ale jako takie w sobie koherentnie jest jedno. Taka jest tutaj moja teza, którą ośmielam się tutaj postawić. To zaś oznacza, iż tylko jedna może być religia objawiona. Czyli osobowa zbawcza inicjatywa Boga skierowana do człowieka, aby poprzez jej przyjęcie mógł on osiągnąć cel, dla którego został stworzony. Człowiek odkrywa potrzebę tej inicjatywy, szczególnie w kontekście cierpienia i swej wewnętrznej moralnej dezintegracji, która nie pozwala mu o własnych siłach dojść do Boga jako do ostatecznego celu swojego życia. Rozpoznanie i przyjęcie przez człowieka skierowanej do niego osobowej inicjatywy Boga dokonuje się najpierw przez akt wiary, który polega na uznaniu za prawdę tego, co Bóg w swoim słowie i zbawczym działaniu objawia. Człowiek uznaje to za prawdę nie ze względu na oczywistość, ale ze względu na zaufanie do tego, który objawia. W związku z tym można powiedzieć, iż akt wiary jest pewnego typu poznaniem właściwym w relacjach osobowych. Kiedy bowiem w rozmowie jedna osoba ujawnia coś ze swego osobistego życia, to osoba słuchająca uznaje to za prawdę, jeśli ma zaufanie do mówiącej osoby, czyli jest przekonana o jej życzliwości i prawdomówności. Ale ona nie wie, czy tak naprawdę jest. To jest ze swojej historii i życia coś mówi i słuchacz, słuchająca osoba albo daje wiarę, albo nie. Czyli uznaje za prawdę to. Analogicznie człowiek, będąc przekonany o dobroci i prawdomówności Boga, w akcie wiary uznaje za prawdę to, co on objawia o sobie. Oznacza to, iż te prawdy, nie będąc oczywiste z racji bezpośredniego bądź pośredniego ich poznania naturalnym światem rozumu, nie mogą być wykazane na drodze poznania filozoficznego czy nauk szczegółowych. Nie znaczy to jednak, że są one irracjonalne. Gdyż z jednej strony człowiek poznaje je swym rozumem, czyli rozumie to, co ktoś do niego mówi. Z drugiej zaś pochodzą one od Boga, który będąc pełnią bytu, swą rozumnością nieskończenie przekracza światło naturalnego ludzkiego rozumu. Więc nie mamy tutaj do czynienia z jakąś irracjonalnością. Ale byśmy powiedzieli jeszcze z większą racjonalnością i z pewnego typu tutaj tajemnicą w tym kontekście. Dalej, przyjęcie przez człowieka skierowane do niego w słowie i zbawczym działaniu osobowej inicjatywy Boga
polega na zwróceniu się do Niego wedle uznanej w fakcie wiary prawdy, aby oddać Mu cześć aktem miłości wyrażanej na zewnątrz słowem, modlitwą oraz określonymi postawami, notami i kultem. A więc widzimy tutaj tę drugą inicjatywę Boga. Ta pierwsza wyrażała się w twórczym poznaniu i chcemy, żeby zaistniała ta rzeczywistość. Tutaj ta druga inicjatywa wyraża się w jakimś objawieniu Boga. On sam się objawia. I teraz w świetle tego, co powiedziano, należy zapytać, która z religii jest religią objawioną? Jeśli jest tylko jedna religia objawiona, to która z nich jest tą religią objawioną? Odpowiedź na to pytanie może być ostatecznie tylko odpowiedzią wiary. Czyli tutaj naukowo nie możemy wykazać, ani filozoficznie, ani na gruncie nauk szczegółowych, nie możemy wykazać, że to jest właśnie ta religia religią objawioną. O tym będzie rozstrzygał akt wiary. Chrześcijanie wierzą, iż skierowana do człowieka osobowa inicjatywa Boga wyraża się najpełniej w odwiecznym, wcielonym Słowie, Jezusie Chrystusie, który jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek przez swoją naukę, śmierć i zmartwychwstanie objawia Boga jako swego Ojca, będącego początkiem wszystkiego, i wraz z Nim tchnie ducha będącego ich miłością, aby człowiek przyjmując tę inicjatywę przez swoje osobowe akty wiary, nadziei i miłości doszedł do pełnego udziału w wewnętrznym życiu trójjedynego Boga. Tak, można by to jakoś tak maksymalnie streścić. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest szczególnym znakiem prawdziwości Jego objawienia jako Syna Bożego, gdyż tylko Bóg, będąc początkiem wszystkiego, co istnieje, ma władzę nad życiem i śmiercią. To wskazywałoby, iż tą jedyną religią objawioną jest chrześcijaństwo. Jak wiemy, tam Jezus Chrystus mówił o godzinie, ze względu na którą przyszedł. I o szczególnym znaku. I tym znakiem właśnie śmierć i zmartwychwstanie. To właśnie pokazuje, że to nie jest mocy człowieka. W ten sposób to niejako w tym się objawia, że jest Bogiem. Że to nie może być dziełem człowieka. Więc z racji tego to by wskazywało, iż tą jedyną religią objawioną jest właśnie chrześcijaństwo. Punkt trzeci. Dialog międzyreligijny. Jeśli religia jest przyjęciem przez człowieka skierowanej do niego osobowej inicjatywy Boga, to kluczowym w każdej religii, a co za tym idzie w dialogu międzyreligijnym, wydaje się być to, co zostało nazwane przyjęciem, będącym swoistym osobowym działaniem człowieka. Otóż, jak powiedziano, przyjęcie to wyraża się najpierw w rozpoznaniu przez człowieka prawdy o sobie i całej rzeczywistości, przez szukanie początku wszystkiego, tłumaczącego sens bytowania. Ponieważ rzeczywistość jest złożona i wieloaspektowa, w związku z tym rozpoznanie to może być zróżnicowane. Jeśli zróżnicowanie to dotyczy odmiennych aspektów, to jest to okazja w dialogu międzyreligijnym do wzajemnego poznawczego ubogacenia. O czym mówił pan profesor Pawłowski. Też możemy się uczyć czegoś od religii tutaj hinduskiej. To jest w tym dialogu międzyreligijnym jakoś tutaj podkreślone. Z perspektywy religii chrześcijańskiej Kościół katolicki mocno podkreśla ten wymiar dialogu międzyreligijnego, wskazując, iż to, co jest prawdą, łączy i prowadzi do Boga.
Jeśli natomiast zróżnicowanie to dotyczy tego samego aspektu w postaci twierdzeń jest, nie jest, to jest to wyzwanie w dialogu międzyreligijnym do szukania i uzasadnienia tego, co jest, czyli prawdy. I tutaj nie ma miejsca na relatywizowanie, żeby prowadzić rzeczywisty dialog. W sytuacji, gdy chodzi o poznanie prawdy dostępnej dla naturalnego światła rozumu, wydaje się, iż w dialogu międzyreligijnym ważną rolę do spełnienia ma filozoficzna refleksja, ukazująca najbardziej podstawowe założenia warunkujące rozumienie człowieka, całej rzeczywistości i jej relacji do Boga. Można by powiedzieć, że nie tylko sama refleksja tutaj jest ważna, ale i sposób życia, który ukazuje to, co się niejako za swoje rozumienie przyjmuje. Co jest szczególnie ważne dla tych religii wschodu, hinduizmu czy buddyzmu. W sytuacji, gdy chodzi o prawdy przekraczające naturalne światło rozumu, istotne w dialogu międzyreligijnym wydaje się dążenie do zrozumienia motywów przyjęcia tych prawd aktem wiary. Ponieważ przez poznanie prawdy człowiek ujawnia się i zarazem realizuje jako byt osobowy, konieczne w dialogu międzyreligijnym jest uszanowanie osobistego odczytania prawdy. Takie uszanowanie stanowi wyraz rozpoznania i akceptacji osobowej godności każdego człowieka. Jeśli człowiek przez poznanie prawdy o sobie i całej rzeczywistości odkrywa skierowaną do siebie osobową inicjatywę Boga, to przyjmując ją swym aktem, wolnym aktem woli, wchodzi w osobową relację z Nim. Oznacza to, iż człowiek wchodząc w osobową relację z Bogiem, staje się zdolny do przyjęcia aktem wiary Jego osobowej inicjatywy w postaci objawienia. Na Soborze Watykańskim II Kościół Katolicki, podkreślając wagę dialogu międzyreligijnego, ukazuje swój stosunek do religii niechrześcijańskich w deklaracji zaczynającej się od słów Nostra Aetate. W dokumencie tym wymienione są cztery religie: hinduizm, buddyzm, islam i judaizm. W oparciu o to, co zostało powiedziane, wydaje się, że w odniesieniu do hinduizmu i buddyzmu szczególne znaczenie w dialogu ma refleksja metafizyczna, odsłaniająca i uzasadniająca podstawowe rozumienie rzeczywistości i jej relacji do Boga, jak również refleksja antropologiczna, ukazująca rozumienie człowieka i jego stosunek do cierpienia. W odniesieniu natomiast do islamu i judaizmu, które zgodnie z chrześcijaństwem uznają jednego Boga, będącego stwórcą świata, oraz nieśmiertelność ludzkiej duszy wraz z perspektywą zmartwychwstania człowieka, kluczowe w dialogu wydaje się wzajemne dążenie do zrozumienia założeń i reguł określenia oraz interpretacji swych tekstów kanonicznych, jak również ustosunkowanie się do osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa z całą świadomością, iż uznanie Jego bóstwa jest aktem wiary. Tym, co winno do tego aktu wiary prowadzić, jest według Kościoła katolickiego, głoszącego nauczanie Chrystusa Pana, osobiste świadectwo wierzących, kierujących się w swym życiu poznaną prawdą o Zbawicielu, potwierdzaną postawą miłości Boga i bliźniego. I konkluzja. Zaproponowane określenie religii jako przyjęcia przez człowieka skierowanej do niego osobowej inicjatywy Boga obejmuje z jednej strony stwórczą inicjatywę Boga, której odczytanie jest wyrazem szukania prawdy przez człowieka, z drugiej zaś strony zbawczą inicjatywę Boga, w której Bóg objawia się człowiekowi, aby przez akt wiary i wolny wybór przyjął go jako swego zbawcę. Dalej, tak określona religia pozwala rozumieć wielość religii, będących wyrazem poszukiwania przez człowieka ostatecznego sensu bytowania, jak również jedyność religii objawionej, pozwalającej człowiekowi w pełni osiągnąć ostateczny cel swojego życia. Wreszcie przy tak określonej religii dialog międzyreligijny wydaje się odsłaniać osobową godność każdego człowieka,
który przez osobiste poznanie prawdy w sposób wolny może odpowiedzieć na skierowaną do niego osobową inicjatywę Boga. Dziękuję Państwu. Troszkę tak na przekór wyjść od takiego stwierdzenia, że ksiądz doktor, wychodząc od hylemorfizmu u Tomasza i Arystotelesa, usiłował nam pokazać, że osobowy charakter religii da się, dla osobowego charakteru religii da się znaleźć podstawę rozumną. To znaczy, być może źle to zrozumiałem, ale o co mi chodzi? O to, że skoro istnieje byt, to my z tego wnioskujemy, że istnieje, powiedzmy tak jak u Arystotelesa czy u Tomasza, istnieje ten pierwszy byt, który ten byt spowodował. I to jest wnioskowanie rozumne, a nie akt wiary. Z tym, że w takim ujęciu Bóg, jako ten byt pierwszy, jest zawsze bytem postulowanym, wnioskowanym. I ja bym chciał prosić księdza doktora o takie doprecyzowanie na gruncie tu hylemorfizmu, bo tutaj się ksiądz doktor posługiwał takimi klasycznymi określeniami przyczyna sprawcza, materialna, formalna, celowa. Tutaj była jeszcze przyczyna wzorcza, nie wiem, jak ona się ma do formalnej i materialnej, jak to ksiądz doktor rozumie. I na czym, że tak powiem, opierał ksiądz doktor, bo dla mnie to mimo wszystko to nie było całkiem spójne, dlatego że tu jakby te dwa porządki zostały z sobą przemieszane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, krótko. Tutaj nie chodzi o hylemorfizm, oznacza złożenie z materii form. U świętego Tomasza nie mamy do czynienia z powszechnym hylemorfizmem, on jest tylko obecny u Arystotelesa. U Tomasza jest pierwsze złożenie z istoty z istnienia. W związku z tym, tłumacząc byt i jego zaistnienie, trzeba go tłumaczyć przez byt. Znaczy, jak będziemy tłumaczyć byt poprzez niebyt, to idziemy do absurdu. W związku z tym, żeby tłumaczyć istnienie rzeczywistości, trzeba przyjąć, że istnieje jakiś byt, który jest w sobie prosty. Znaczy, którego istotą jest istnienie. Nie. Tak jest u Arystotelesa, że tym bytem pierwszym jest sama forma. U Tomasza przy tej koncepcji bytu będzie to istnienie. Jego istotą jest istnienie. To tyle. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Ja mam takie dwie myśli, dosłownie bardzo króciutkie. Jedna jest związana z taką koncepcją Derridy. On w takiej książeczce pod tytułem Religia, to jest Derrida i Vattimo i kilku innych autorów, wyprowadza religię z... bada jak co w ogóle oznacza to słowo i w końcu dochodzi do takiego bardzo ważnego wniosku, że okazuje się, że religia w zasadzie może mówić o religii tylko na gruncie naszej łacińskiej cywilizacji. Wydaje mi się ta myśl bardzo tutaj ważna, szczególnie w kontekście tego niezwykle właśnie spójnego wykładu. I teraz pytanie jest w ogóle o dialog religijny, bo problem jest w tym, że jeżeli jedna strona ma prawdę, i tak było dosyć mocno powiedziane, ten dialog nie do końca jest możliwy, bo nie ma równości. Problem jest także z samą definicją tej religii, ze względu na to, że wiele chociażby ludów afrykańskich wierzy zarówno w Boga osobowego, ale też jest Bóg zupełnie bezosobowy i tak dalej. Tutaj przywoływany Sobór II Watykański mówił o czterech ważnych religiach, co zresztą, gdzie ten Bóg nie jest osobowy. Można oczywiście powołać się na anonimowe chrześcijaństwo, ale po pierwsze nie przez każdego jest to w ogóle uznawane, a po drugie, no właśnie, co z tym w ogóle zrobić? Można by długo o tym mówić, natomiast ja krótko powiem, że człowiek w
każdym miejscu, w każdym kontekście kulturowym jest człowiekiem. Niezależnie od kultury, cywilizacji, religii, jest człowiekiem. Zgodzi się Pani? W związku z tym, jeśli jest człowiekiem, to poprzez poznanie dochodzi do odczytania prawdy. Tutaj jest ten moment, gdzie się rozchodzą drogi. Że może tak odczytać rzeczywistość, a może inaczej odczytać rzeczywistość. I jeśli stoimy na gruncie ludzkim, to możemy się tu spierać. Nie? I tutaj jest miejsce na dialog, na dyskusję, czy to filozoficzną, czy to na dialog międzyreligijny. Dziękuję.